Cześć, witajcie na kanale Git, z Wami Doman. I Burzyk, cześć. Zapraszamy na test głośnika bezprzewodowego, odpornego troszkę bardziej niż te zwykłe standardowe, Sandberg Active Waterproof Bluetooth Speaker. Taka nazwa. Już opakowanie sugeruje nam, że taki trochę militarny jest ten głośnik. Wypakowaliśmy go, żeby czasu nie marnować. Na pudełku oczywiście wizualizacja, też informacje o specyfikacji. W wielu językach w ogóle jest opis tego głośnika, zobaczcie sami. No i nawet jest w języku polskim. W ogóle to mamy go bezpośrednio od Sandberga, zamówionego na ich stronie internetowej, bo tam głównie możemy produkty Sandberga niestety kupować, ale przychodzą całkiem szybko, także spoko. Głośnik w zestawie oczywiście, zaraz go dokładnie omówimy. Jack 3,5 mm do podłączenia przewodowego, micro USB do ładowania 2.0 i taka skrócona instrukcja obsługi. W ogóle ciekawostka jest taka, że mamy na ten głośnik 5 lat gwarancji, tylko trzeba zarejestrować go na stronie Sandberga. Mhm. No ale widzę tutaj, że się wypowiedział i wszystko w ogóle wiadomo, nie? Sandberg Active, głośnik z IPX-7, głośnik z niesamowicie charakterystycznym wyglądem. Ja przynajmniej innego podobnego nie widziałem. Ja też nie. Taki kamuflaż leśny, dużo twardego plastiku, wytrzymała konstrukcja. Jeśli by na coś upadł, to raczej martwiłbym się o to, na co upada, aniżeli o niego samego. No jakby nam na stopę upadł, to biedna stopa. Słuchajcie, taki militarny, taki survivalowy styl, więc pasować będzie do tych naszych akcesoriów, jak gdzieś sobie pod namiot zabieramy i chcemy, żeby wszystko było w takim fajnym stylu na jakieś ekstremalne wypady. No i głośnik też, jakby nie patrzeć, ekstremalny. Głośnik o wymiarach 220 na 100 na 43,5 mm, waży 0,5 kg. No nie jest to, myślę, jakaś bardzo wysoka waga, jak na taki solidny głośnik i całkiem spory mimo wszystko. Omówmy może wygląd, bo no tutaj jest kilka takich fajnych, charakterystycznych elementów. Przód to tworzywo sztuczne z logo Sandberga. Tutaj kryją się oczywiście przetworniki pod tą solidną maskownicą na klucze, takie skręcone. Wireless też nawet oznaczenie tutaj mamy. To jeżeli chodzi o przód. Na górnej ściance masa przycisków. Nawet fajnie, że mamy w instrukcji obsługi wszystko opisane. Oczywiście od tej strony patrząc... Extra Bass. Tak, no właśnie, zapomniałbym o przycisku Extra Bass. Od razu Wam powiem, słuchajcie tylko z tym ekstrabasem, bo bez niego jest tak troszkę średnio. Mamy tutaj przycisk, który będzie rozłączał aktualne sparowanie. No, to jest ciekawostka. Mamy oczywiście plus minus, to będzie jednocześnie regulacja głośności i oczywiście przewijanie utworów. Mamy play, pauzę, no i mamy włącznik, który jednocześnie służy nam za sprawdzenie baterii, bo znalazły się tutaj cztery diody, które będą sygnalizować nam poziom naładowania tego akumulatora. No jeżeli chodzi o te przyciski, to one są tak fajnie tutaj zabezpieczone, dobrze wyczuwalne, chociaż wgłębione. To jest jeden z niewielu elementów z tworzywa sztucznego w ogóle w tym głośniku. Znaczy zgumowanego. Zgumowanego tworzywa sztucznego, przepraszam bardzo. Bardzo fajnie się komponuje, pasuje. Tak jest, jest dobrze zgrane z całą bryłą głośnika. Na spodzie w zasadzie nóżki, które ciężko nazwać nóżkami, bo ten głośnik rzadko kiedy będzie stał, tak? On raczej będzie gdzieś leżał na jakiejś trawie, na jakimś tam wisiał kamieniu. Może. Wisiał, czy będzie wkręcony na statyw. Statyw z gwintem 1/4. Możemy na naszym spokojnie. Tripodzie bez problemu będzie pasował. Można sobie postawić na statywiku. Tak wyżej gdzieś będziemy chcieli, żeby sobie stało w jakimś ciężkim miejscu. Proszę bardzo. Jak najbardziej będzie działał. Dodatkowo rączka. Rączka, która jest naprawdę mocna. Taka linka. Jeszcze jest elastyczna, elastyczna, zobacz. Do tego, dokładnie. Możemy spokojnie sobie zawiesić go, czy w jakimś tam miejscu. Wyobrażam sobie sytuację, że zawiesili na jakimś haku, wisimy, trzymamy się Sandberga i walczymy o życie. Ale oczywiście bez tego. No. To zabieram na razie. Myślę, że wówczas mogłoby się zerwać, ale tak czy inaczej naprawdę ta linka jest mocna. Tego nigdy nie mogę wyciągnąć, ale jak mam jeszcze IPX-7, to zawsze te zaślepki są tak zabezpieczone, żeby ciężko było się tam dostać. I zobaczcie, jak ona jest gruba, solidna ta zaślepka. No i co tam, to tam mamy? Mamy tutaj oczywiście USB do ładowania smartfonów, bo mamy tu też funkcję powerbanka. Mamy, słuchajcie, micro USB do ładowania i oczywiście jacka do podłączenia przewodowego, jakbyśmy chcieli sobie przewodzikiem podłączyć. No i z tyłu jeszcze wygląda identycznie praktycznie jak z przodu, tylko nie mamy logotypu Sandberga. Ale taka też solidna maskownica. No, on jest tak solidny, że kurczę, aż po prostu aż ręka boli, jak się w niego uderza. Charakterystyczny, ale wbrew pozorom może się podobać. No zdecydowanie. Przede wszystkim do takiego klimatu. No wiadomo, nie będzie pasował do eleganckiego salonu, nie będzie pasował gdzieś w jakieś eleganckie miejsca, natomiast pod namiot, na survival,
czy do wojska w kamasze. Myślę, że będzie w porządku. Słów kilka o specyfikacji technicznej. W przeciwieństwie do wielu innych producentów, którzy nie podają specyfikacji, Sandberg się z niczym nie kryje i na stronie internetowej w zakładce tego głośnika znajdziemy informacje. Na przykład o wersji Bluetooth. 4,2 tutaj mamy, te 10-15 metrów spokojnie. Mamy 2x10 W, przetworniki 45 mm. Stosunek sygnału do szumu w okolicach 75 dB, no ale nie musimy tutaj na to narzekać, nie będziemy na to narzekać, bo jak nawet cichutko gra, to żadnych szumów przy połączeniu bezprzewodowym nie ma. No i słuchajcie, to co jest bardzo ważne, to to, że mamy akumulator 5200 mAh, który z jednej strony będzie nam wystarczać nawet na 9-10 godzin pracy, to w zależności oczywiście od tego, na jakiej głośności słuchamy. Jak to będzie 70-80%, to automatycznie ze 2 godzinki nam spadną, ale możemy też sobie podładować smartfon. No i słuchajcie, możemy sobie podładować 2 amperami, więc no nie będzie źle, jeżeli chodzi o takie ładowanko. Mamy wbudowany mikrofon, więc możemy spokojnie rozmawiać, no ale nie znamy na przykład tutaj informacji, nie mamy o paśmie przenoszenia, ale to pasmo przenoszenia nie wypada tutaj najgorzej, tak przynajmniej przy odsłuchu, o czym za chwilę się dowiecie. Sandberg Active, sprawdzamy podoszczelność. Płynie! Przycichł. Wyraźnie przycichł. Pewnie musi ta woda troszeczkę odpłynąć z tych wszystkich gniazdek, natomiast nie zatonął, wręcz może posłużyć jako tratwa ratunkowa. Jeżeli kupujemy głośnik, który ma IPX7, to oczywiście oczekujemy, by ta wytrzymałość była na odpowiednim poziomie, ale też jak ogólnie kupujemy głośnik, no to jego najbardziej podstawowa funkcja to granie, odtwarzanie muzyki. I tutaj, słuchajcie, zaskoczył mnie, bo ten pierwszy Sandberg, którego mieliśmy, no to tam z tą jakością dźwięku nie do końca, więc też myślałem, że rozkład podobny jest jak tamtego, ten jest trochę bardziej wytrzymały, więc może po prostu posłuchamy i za chwilę ocenimy. Pierwszy utwór, na którym słuchamy, to Niviro Get My Love. Ekstra bas teraz jest. Teraz bez ekstra basu. Jeszcze Shadows może? Oj, wracamy. Lombardem polecimy. Dobra, wrócimy do jakiegoś Shadowsa, niech sobie tam gra w tle. Co najbardziej zaskakuje w tym głośniku, to to, że on jest naprawdę zrównoważony, jeżeli chodzi o odtwarzanie dźwięków, ale tylko i wyłącznie jak mamy uruchomiony ekstra bas. Tak, no ja muszę powiedzieć przede wszystkim, że dobrze się przy nim bawiłem, a to już jest dużo. To jest dużo, bo porwał mnie do tańca. Porwał się do tańca, tak, normalnie jak do karabinu. Bez ekstra basu faktycznie dźwięk jest płaski. Wtedy te, tak jakbyśmy słuchali jakiegoś starego radyjka FM, nie ma takiego kopa. Jeśli włączycie ekstra bas, naprawdę ten basiek się zjawia. Nie wiadomo skąd, ale się zjawia. Nagle to
jest taka różnica, że to jest po prostu... To jest w ogóle chyba największa różnica w Ekstrabasie w głośnikach, które testowaliśmy. Tak. Nie w JBL-ach, nie w jakichś Sony, tylko w takim Sandbergu Active ten Ekstrabas się pojawia i jest naprawdę znacząca różnica. Co jest też bardzo ważne, każdy gatunek muzyczny sobie odtworzy i z każdym sobie poradzi. Niezależnie, czy to będzie jakiś clubbing, czy to będzie coś gitarkowego. Bardzo przyjemnie słychać tutaj utwory na tym głośniku. No i jest to też propozycja, która wypada, jeżeli chodzi o maksymalną głośność, na poziomie 95-96 dB. Nie jest może najgłośniejszy. Ale to jest sporo. Ale to jest sporo i słuchajcie, odtwarzaliśmy muzyczkę przy nagrywaniu też innych testów, gdzie ten głośnik wykorzystujemy. To jest taki test top 5 basenowych. I tam na otwartej przestrzeni też sobie fajnie radził. Też było dobrze słychać, więc oni się sprawdzi gdzieś na budowie nawet, chociaż nie było go w tym zestawieniu. Tak jest. Ja bym dodał tylko, że jeśli już jest zamoczony i wyjmiemy go z wody, to chwilkę trwa, zanim ta woda wycieknie z tych wszystkich otworków i wtedy troszeczkę dźwięk jest zniekształcony. Trzeba odrobinę cierpliwości, ale na maksymalnej głośności jest satysfakcjonująco dobrze. Tak. Nie trzeszczy. Bardzo męcząco. To mnie zaskoczyło bardzo. I jeszcze w wodzie pływa jak łódeczka. Jak się na płasko położy, to może sobie usiąść na nim. Jakby położył tu szklaneczkę, to by pływała jako drink. No to w sumie nie głupi pomysł jest. To dobre jest, panie Bocze. A widzi pan, panie Pertku. To jest dobre, to naprawdę jest dobre. Słuchajcie, jego największe zalety to to, że mamy niesamowitą wytrzymałość, IPX7, woda, upadki, kurze i inne. To, że mamy nietuzinkowy wygląd. To, że mamy naprawdę sporą baterię z możliwością ładowania, możliwością całkiem dużej, długiej pracy. Fajna rączka. Mamy też, słuchajcie, tutaj naprawdę bardzo fajną jakość dźwięku. 20 W w przystępnej jakości. Dobre wypozycjonowanie tonów, dobra maksymalna głośność i na minimalnej sobie przyjemnie brzdąka. No i możemy całkiem wygodnie rozmawiać. No i możemy zrobić z nim dosłownie wszystko, co możemy zrobić oczywiście z głośnikiem. Ja powiem ci szczerze, że nie widzę tutaj niczego, do czego moglibyśmy się przyczepić w tym Sandbergu. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Jeśli to tylko nie ma być wasz głośnik domowy, no bo w domu on nie za bardzo, tak za bardzo nie postoi, no leżeć też niekoniecznie, ale jeśli gdziekolwiek na powietrzu ze sobą chcecie go zabrać, no to ani nie będzie wam za bardzo ciążył, bo te pół kilo to dobrze rozłożone jest tutaj, naprawdę. Oczywiście. Fajnie się to dźwiga i dźwięk z tego i bateria jest naprawdę fajna. 270 zł kosztuje ten Sandberg, no i jest jeden minus. Jego się praktycznie nie da w Polsce kupić. Musimy ze strony Sandberga. Dystrybucji brak. Mam nadzieję, że Sandberg jakoś to zmieni, że w końcu te Sandbergi będą się szerzej w Polsce pojawiać, bo ten głośnik na to zasługuje. No i jeżeli mielibyśmy zestawiać go z takimi różnymi głośnikami Rakt, to taką mocną konkurencją jest dla niego tylko Tronsmart Force. No, chyba tak. Z tym, że Tronsmart Force będzie nieco bardziej uniwersalny, bo on w domu się dobrze prezentuje. Ten w domu, no tak raczej różnie. No i Force'a możemy kupić z Geekbuying już za 200. Co prawda w innych sklepach są dostępne te Force'y za 270-300 zł nawet. Ale da się trafić po 200. A da się trafić 200, a tego no tak 250, no to może gdzieś się jeszcze wyrwie, ale tak 270-280 to będzie jego regularna cena. Ale od Sandberga spokojnie możecie zamawiać, jak wam się ten głośnik podoba, bo my bezpośrednio ze strony Sandberga go mamy. Stronka dostępna w języku polskim, wszystkie opisy są, także nie musicie się martwić o to, że będzie jakiś problem przy tym zamówieniu. Sandberg Active, określany jako waterproof Bluetooth speaker. Naprawdę porządna jednostka to jest. Bardzo pozytywne zaskoczenie, powiem szczerze. Z wami dzisiaj Doman i Buszyk. Cześć! Jest git. Wygląda na zdecydowanie twardego. Ja biorę to, ale ta kurwa twarda taka, no nie wiem, kurwa. Jeszcze łysina wyskoczyła. Zamknij. Zamknij tę łysę pałę, kurwa. Wygląda na twardego. No, zadzierzgnięty, nie wiem. Zdecydowanie wygląda na zdecydowanie twardego. Ja pierdolę. Jezu, jaki brak formy totalny. Jeszcze łysina wypadła. Tak jajko.